Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj kolejna recenzja, a jest nią druga część przygód komisarza Forsta, czyli przewieszenie oczywiście autorstwa Remigiusza Mroza. Zapraszam do oglądania. Tak jak w przypadku ekspozycji, czyli pierwszego tomu przygód Forsta, o których wspominałem w poprzedniej recenzji, również przewieszenie zostało wydane nakładem wydawnictwa Filia. Jest to wydawnictwo, które, jak już wspominałem, pochodzi z Poznania. Książka jest wydana bardzo fajnie, według mnie lepiej niż jedynka, fajniejsze kolory, fajniej jest dobrana, jeśli chodzi nawet o widok, który mamy na przedniej okładce. Oczywiście jest to charakterystyczna moneta, którą spotykamy również i w jedynce. Różnica jest jednak taka, że tak mi się przynajmniej wydaje, jedynka została wydana przez wydawnictwo Filia. Natomiast w przypadku dwójki została uruchomiona w tym wydawnictwie tak zwana mroczna strona, która, jak spojrzałem w internecie, jest taką gałęzią wydawnictwa Filia, która zajmuje się tylko i wyłącznie wydaniem kryminałów oraz thrillerów. Przypuszczam, że jest to gałąź wydawnictwa specjalnie stworzona też dla Remigiusza Mroza, ale mniejsza z tym. Tak jak wspomniałem, książka fajniejsza, mamy również te wytłoczone napisy, zarówno przy nazwisku, jak i przy tytule. Wydawnictwo bardzo fajne. Druga część przygód komisarza Forsta jest oczywiście ściśle powiązana z częścią pierwszą, dlatego że seria zabójstw, która pojawia się tym razem w Tatrach, w sercu Tatr Wysokich, później też i w Tatrach Słowackich, jest takim elementem, który jest powiązany oczywiście z zabójstwami z pierwszej części. Może nie do końca dokonują tych zabójstw ci ludzie, którzy są w pierwszej części wymienieni, czy też w zasadzie ich nie znamy, dlatego że ta osoba, która jest powiązana z morderstwami, nie występuje w pierwszej części. Ale mamy oczywiście szereg nawiązań do pierwszej części. Wraca do Forsta m.in. zagadnienie Olgi Szrebskiej, z którą wiemy, co się dzieje w pierwszej części i wiemy, że w drugiej jej w zasadzie nie ma. Tak? Jest wymieniana przez Forsta, jest wspominana przez Osicę czy przez panią prokurator Wadryś Hansen, która pojawia się również w tej części drugiej. Jednak to zagadnienie Olgi Szrebskiej cały czas do Forsta wraca. Seria zabójstw, która ma miejsce, jak już wspomniałem, w Tatrach Polskich i Słowackich, jest również związana z tym, że zabójca, który dokonuje się tych wszystkich czynów, robi to po pierwsze, aby zaspokoić własną satysfakcję, którą czerpie ze śmierci innych niewinnych osób, a po drugie, aby wplątać w to wszystko niczemu niewinnego komisarza Wiktora Forsta. Wiemy, że nasz główny bohater Forst ma taką tendencję, że mimo iż bardzo tego nie chce, to jednak wplątuje się w serię różnych kłopotów, które później się na nim szczą, a jak się okaże na koniec drugiej części, na koniec przewieszenia, dowiemy się, że mają one wręcz opłakane konsekwencje. Zabójca, który dopuszcza się tych wszystkich mordów, ma bardzo dobry sposób działania, który jeszcze poprzedza tym, że podrzuca wszelkiego rodzaju rzeczy, które mogą być kojarzone z Forstem. Ofiary i ich rzeczy, które później są gromadzone w zakopiańskiej policji przez toprowców, którzy oczywiście ściągają te zwłoki z gór, oddają je policji. Te zwłoki mają przy sobie, przy rzeczach osobistych, przeróżne przedmioty, które mogą świadczyć i działać na niekorzyść Wiktora Forsta. On oczywiście się tym zupełnie nie przejmuje, mimo że w zasadzie na początku książki już podejrzenia padają na niego. No to Forst oczywiście ma to wszystko gdzieś. Przez całą książkę w zasadzie Forst będzie uciekał, Forst będzie się ukrywał, będzie próbował zarazem uniknąć wymiaru sprawiedliwości, a z drugiej strony będzie też chciał rozwikłać zagadkę tej tak zwanej bestii z Giewontu, ponieważ ten morderca, który grasuje nadal w Tatrach, jest nazwany tutaj przez autora bestią Giewontu, jak nie trudno się domyślić, ponieważ jest związany z morderstwem na Giewoncie i z morderstwami, które pojawiają się w pierwszej części, a więc w ekspozycji.
Teraz jest ten moment, na który czekałem najbardziej. Mianowicie chciałbym powiedzieć kilka słów o miejscu, w którym dochodzi do zabójstw opisanych w Przewieszeniu. Oczywiście są to polskie Tatry, ale i też słowackie Tatry. Ale może najpierw zacznijmy od Polski. Bohater, który dopuszcza się tych morderstw, rozpoczyna swoją wędrówkę w schronisku w Murowańcu, a więc na hali gąsienicowej. Następnie udajemy się wraz z nim na przełęcz Zawrat, tam dzieją się pierwsze złe rzeczy. Z Zawratu nasz bohater idzie do Doliny Pięciu Stawów Polskich i nocuje sobie w schronisku w Piątce. Następnie, żeby udać się na Morskie Oko, nie idzie przez Świstówkę, ponieważ nasz autor bardzo dobrze wie i ma świadomość tego, że o tej porze roku, w której rozgrywa się książka, Świstówka jest zamknięta ze względu na teren lawiniasty, dlatego nasz bohater morderca udaje się na Kozi Wierch, z Koziego Wierchu idzie sobie później z powrotem na dół i udaje się na Szpiglasowy Wierch, ze Szpiglasa idzie sobie ceprostradą do Morskiego Oka, tam w schronisku w Moku nocuje i następnie udaje się na Rysy. To jest tak jakby pierwsza część książki, która dotyczy polskich Tatr, druga część zaś dotyczy Tatr słowackich i kończy się mniej więcej w słowackim Solisku, z tego co pamiętam, ponieważ tam rozwiązuje się sprawa, teoretycznie przynajmniej, tego naszego głównego mordercy. Wszystkie opisy, wszystko to, co spotykamy po drodze w Tatrach, na poszczególnych szlakach, wszystkie tak zwane tytułowe przewieszenia, jakieś tam lufki, jakieś inne utrudnienia na szlakach, wszystko jest pięknie opisane, co widać, że nie wynika wiedza autora tylko i wyłącznie ze śledzenia map czy filmików na YouTube, ale przede wszystkim też z jego własnego doświadczenia i dreptania po górach. Ta książka zresztą, druga część, została, jak tutaj zaraz przytoczę, ofiarowana, dedykowana pani Dagmarze, która, jak wspomina Remigiusz Mróz, przeszła ze mną niemal 1000 km w górach i nadal nie ma dosyć. Myślę, że to jest idealne podsumowanie, że wiedza i to wszystko, co jest oparte i przedstawione w drugiej części, czyli w Przewieszeniu, jeśli chodzi o Tatry, czysta i praktyczna wiedza autora. Rewelacja. Dokonując krótkiego podsumowania, co trzeba powiedzieć. Przewieszenie, czyli druga część przygód komisarza Forsta autorstwa Remigiusza Mroza, jest jeszcze lepsza niż jedynka. Dlaczego? Po pierwsze, jest fajniej wydana, mimo że tak naprawdę graficznie jest identyczna jak jedynka, ale są fajniejsze kolory, pojawia się już tam roczna strona filii, która jest specjalnie też dedykowana dla tego typu książek. Jest to po prostu zrobione, na moje oko przynajmniej, fajniej. Zobaczycie, że kolejne części są jeszcze fajniej wydane, mimo iż są do siebie bardzo podobne. Przewieszenie jest powieścią, którą Sewerski, którego mamy tutaj na okładce, przytacza, że jest to prawdziwy roller coaster. Myślę, że nie sposób się z tym nie zgodzić. Akcja wręcz kipi w tej książce. Ciągle coś się dzieje, ciągle coś kombinuje Forst, ciągle próbuje złapać zabójcę, zabójca mu ucieka, krążą po tych przepięknych Tatrach, pokonują granie, pokonują percie, śpią w schroniskach, rozmawiają z toprowcami, przemierzają szlaki, które my możemy przecież na co dzień też przemierzyć i na przykład jak ja będę miał teraz okazję, bodajże kiedy? Za 2 tygodnie będę w Tatrach i jeśli będę tylko w rejonie, w którym kroczył komisarz Forst, to zaraz na pewno sobie o tym przypomnę i przywołam w myśli treść książki. Po drugie, kwestia stylistyczna, świetny dobór języka, książkę czyta się jednym tchem, jest bardzo fajna. Z drugiej strony też jest bardzo łatwa, tak jak wspomniałem, język jest dostosowany do każdego czytelnika, nie ma tu jakichś specjalnie trudnych wyrazów, które musielibyśmy gdzieś sprawdzać w słownikach, bo tak czasem bywa. Świetna książka, jeśli chodzi o drugą część Przewieszenia, jeszcze lepsza od jedynki. Strach pomyśleć, co się będzie działo w Trójce, czyli w Trawersie. Polecam bardzo serdecznie książkę, drugą, Przygód komisarza Forsta, Przewieszenie Remigiusza Mroza. Dzięki za oglądanie, łapki w górę, proszę Was o udostępnianie, o subskrybowanie mojego kanału na YouTube, na Facebooku, na Twitterze. Dzięki i do usłyszenia. Cześć.